Siemaneczko, dziś zajmiemy się naprawą tej cholernej chowanej rejestracji. Co się mi zepsuło? Spalił się chyba ten cały sterownik, mi się wydaje, bo on tylko pika, a nie reaguje w ogóle na polecenia pilota, także nie chowa ani nie wysuwa tej tablicy. Cały mechanizm nie działa. Patrzyłem, silniczek od rejestracji działa. A tutaj po prostu na te trzy piny, które wychodzą na motorek, na silniczek, po prostu nie przełącza nam plusa z jednego na drugi. Coś tam się musiało spalić. Dawałem to do jednego fachowca, do drugiego fachowca i mi tego nie ogarnęli, więc poszukałem innej opcji. Właśnie w sumie miałem albo kupić drugi taki zestaw. Zestaw kosztuje aktualnie ponad 400, więc mi się to tak średnio widziało, żeby znowu wydawać na coś, co już mam, a chciałem to tylko naprawić. No i troszkę poszukałem, pogmerałem, no i wymyśliłem, że zrobię to na takim uniwersalnym sterowniku. I już Wam pokazuję. To jest uniwersalny sterownik do sterowania zamkiem centralnym. No i mam nadzieję, że to będzie działać. Zaraz to jakoś zmodyfikujemy po swojemu, bo wydaje mi się, że będzie mała modyfikacja potrzebna. Albo nawet i dwie. Co my tu mamy? Jakąś tam instrukcję, schematy połączeń i tak dalej, i tak dalej. Nic ciekawego. Jakaś wiązka z kabelkami i dwiema wtyczkami, dwiema. W sumie jedną, bo to jest chyba bezpiecznik jakiś. No. Cała jednostka sterująca. Nie wiem, co tu za kabelek wychodzi, bo tego jeszcze nie rozkminiłem. Może jest to na instrukcji, ale zaraz zobaczę. Jeden pilocik. Tu jest drugi pilocik i jeszcze jakaś dioda, której też tam raczej nie będę potrzebować. To jest tylko taka sygnalizująca. No i co? I tutaj pierwszym problemem, który już mi się wydaje, że będzie, jest to, że wyjścia są chyba dwupinowe, w sensie, że mamy plus i minus. A tutaj na tym starym naszym module były trzy piny. I tu mi się wydaje, że było tak, że minus był po środku i plusy się zamieniały lewa-prawa. Więc musimy to jakoś tutaj ogarnąć w tych kabelkach, ale zobaczymy w ogóle, czy to działa. Jeszcze taką opcją w tym nowym sterowniku jest to, że będzie nam podawało sygnał czasowo. Tu mamy taką spineczkę, jak się ją przełoży, to na tych dwóch pinach chyba aktualnie z prawej strony jest 3,5 sekundy podawania sygnału, a na tym z lewej strony jest, nie wiem, tam gdzieś było 0,1 sekundy, nie, pół sekundy. To jest wszystko opisane. Także co, ja to wyciągam, podłączę sobie pod tą oryginalną wiązkę, tak jak było, zasilanie. Ciekawe, gdzie to się w ogóle podpina zasilanie. A, to pewnie pod tą wiązkę. No dobra, bo ja tak muszę wyjąć lampę przednią, to nie będę Wam tego pokazywać, tylko pokażę od razu już to zamontowane. Zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. A, no i cały sterownik kosztuje 56 zł, czy tam 59, także to są bardzo akceptowalne koszty naprawy tego chińskiego badziewia. A czemu to się spaliło? Podejrzewam, że że powodem było to, gdyż nasze auto potrafi ładować baterię z prądem do 15 V i to się mogło sfajczyć przy takim prądziku. No ale nic, mam gdzieś tam jakiś sprzęcior, który mi to ograniczy. I zamontujemy to przed tą puszką, żeby tutaj też nie spaliło. Także ja to montuję i patrzymy, czy efekt będzie taki, jaki bym chciał. Tak sobie instrukcję ogarniam i ten czerwony kabelek to jest antena. A co tu mnie ciekawi, ja miałem w swojej wiązce zasilającej bezpiecznik piątkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Z piątkę. Coś nie za bardzo. Piąteczka. Pomarańczowy, nie? A w tym nowym jest. Już Wam pokazuję. Piętnastka. No ale co mnie dziwi, to że ta moja piątka jest grubsza od tej piętnastki. Ten drucik w środku, który się przebala. Ja miałem, ja się tutaj aż tak może nie znam, ale to tak chyba nie powinno być. Się powinno być odwrotnie, że piętnastka ma grubszy drucik niż piątka. Nie wiem, coś czuję, że tu Chińczyki znowu coś pojebali i będzie wesoło niedługo.
Dobra, ja to montuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, zamontowałem ten sterownik, także jest podłączenie do plusa i do masy. Później idzie wiązka, tu jest bezpiecznik, tak jak było. Następnie wchodzi do takiego ustrojstwa, które nam blokuje napięcie do 12 V. Nie da nam więcej, nawet jeżeli auto by mu dało tam te 15. I potem idzie do tego naszego sterownika. Ja tu sobie te kabelki, które są niepotrzebne, wyciągnąłem, żeby tu było mniej tych makaronów. Połączyłem to wtyczką z już naszą tablicą. No i patrzcie, jak to działa. Jest to ustawione na 3,5 sekundy podawania sygnału. I trzeba niestety to zrobić dwa razy, bo się lekko, bo się w pełni nie chowa. Jest chowana. A teraz ją otwórzmy. Też trzeba będzie dwa razy. I ona nie była dosyć długo używana, chyba z rok. Troszkę się gdzieś tam musiała zastać, zardzewieć może albo coś. Trzeba będzie to lekko nasmarować, bo tak nie ma do końca siły się podnosić. Ale działa, działa. Tak prawie, nawet o. No już się powoli podnosi coraz dalej. A więc co, koszt naprawy 53 zł, czyli koszt sterownika. Tutaj to mam założone po to, żeby mi nie spaliło znowu tej puszeczki, bo tutaj ładowanie dochodzi do 15,3, a ja mam właśnie podpięte pod akumulator praktycznie, więc tutaj taki błąd występuje. No i tutaj i prawdopodobnie to było przyczyną, że tamten się zjarał. I co, tutaj dałem takie jajeczko w domu, znalazłem, żeby ten układzik schować troszkę przed wilgocią. Też dlatego, bo on tutaj się może grzać, nie dam go w woreczek taki foliowy, żeby to się nie stopiło przypadkiem. No i będziemy to obserwować. Także ja to chowam do woreczka foliowego, wszystko wchodzi tam to pod lampę. No i będziemy obserwować, czy to działa, czy nie. Jeszcze taki numer. Odjebałem, że ta wiązka miała iść tutaj dołem, a nie górą, ale to zaraz sobie przełożę. Także dobra, ja to składam i obserwuję, co tam się będzie z tym działo. Mam nadzieję, że już będzie ok, bo tamten chiński sterownik poległ. Tu mam kolejny chiński sterownik, ale z naklejką polską, więc może będzie lepiej. Także na razie temat ogarnięty. No i co? Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne filmiki, tak samo jak na swój nowy kanał. Link w opisie i do następnego, hej.